Witam Was serdecznie na kanale RetroSektor. Dzisiaj zrobimy przegląd tego wszystkiego, co ostatnio do mnie wpadło, a jest tego naprawdę bardzo sporo. Są przesyłki do rozpakowania, są gry do przejrzenia, co ostatnio udało się zakupić na targu Rupieci i co postanowiłem sobie zostawić, dołożyć do kolekcji. Są szpargałki, które przywiozłem z Polski, będąc ostatnio w naszym kraju. Coś udało mi się zakupić ciekawego, coś na czym, można by powiedzieć, bardzo mi zależało. Są jakieś gry zakupione z eBaya, no trochę tego wszystkiego powpadało. O dziwo, raczej to były okazje i tak. Poleciałem do Polski i pierwsze co zrobiłem, zamówiłem sobie dwa pisemka. Mamy tutaj Pegasus Extreme. Bardzo zależało mi na tym, by w końcu być posiadaczem tego magazynu. Nie robiłem preordera, bo wiedziałem, że i tak polecę do Polski, to sobie zamówię. Zamówiłem numer Pegasus Extreme, jak i zarazem tutaj PSX Extreme, pierwszy numer, ale to nie jest oryginałek, to jest reedycja tego czasopisma, o czym mówi ta etykieta. No może nie jest to najlepiej przygotowane, podejrzewam, że to było oparte o skany, bo jakość screenów no jest bardzo ciemna, nie są wyraziste, trochę to utraciło na jakości w takim wyglądzie, no ale mam pierwszy numer. Pierwszy numer kiedyś na giełdzie w Katowicach kupiłem tylko i wyłącznie po to, by móc ukończyć grę Resident Evil 1. Pamiętam, że to był 98 rok i ten opis umożliwił mi ukończenie tej gry, bo miałem tam jakiś problem. Prawdopodobnie na tych obrazach poległem, które trzeba było oznaczyć w odpowiedniej kolejności, bodajże od narodzin do śmierci. I właśnie pojechałem na giełdę do Katowic powymieniać jakieś gry i przy okazji kupiłem sobie ten magazyn, ale niestety moje czasopisma PSX Extreme gdzieś się zapodziały, a tu, jeśli chodzi o Pegasus Extreme, jest pełno ciekawych recenzji, pełno ciekawych materiałów. Między innymi Piotr Kusok tutaj przedstawił swoje bardzo interesujące kolekcje Pegasusów. Wszystkie, jakie udało mu się zebrać, wszystkie możliwe, jakie można zebrać, co jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. No masakra, po prostu. Z tym czasopismem nie można się nudzić i od razu we mnie obudził ten magazyn chęć powrócenia do Pegasusów. Może w przyszłości będziemy znów coś robić w klimacie Pegasusów, tak więc są dwa dobre czasopisma. Również w Polsce odwiedziłem Ceksa, gdzie udało mi się zakupić grę na 3DS-a. Jak widzicie, cena 200 zł i to jest całkiem dobra cena, bo w Wielkiej Brytanii kosztuje bardzo podobnie albo troszkę więcej. Ale tutaj oczywiście nie kosztowało mnie to praktycznie nic, ponieważ zabrałem ze sobą kilka gier, co miałem na stanie. Wymieniłem w polskim Ceksie, uzbierała się sumka 234 zł i wziąłem sobie ten genialny szpil. Jak możecie zobaczyć, te gry, które wziąłem, no w angielskim Ceksie daliby za to jakieś grosze, a w polskim uzbierała się całkiem spoko sumka, więc taki mały trade tutaj nikomu nie zaszkodził, a konkretna gra wkracza do kolekcji. Majora's Mask 3D. Na targu Rupieci ostatnimi czasy trochę wpadło gier, dość sporo poleciało na wymiany i coś innego się wzięło, zakupiło w Ceksie za to. Ale to, co postanowiłem sobie zostawić do kolekcji z targu Rupieci, co tam wpadło, to tak, jest Donkey Kong Country Returns, coś, co również ukazało się i na Nintendo Wii. Jest to wersja 3D, no mam, jeszcze nie miałem okazji tego uruchomić, sprawdzić, odpalić, no ale mam nadzieję, że te 3D no troszkę nie zrujnuje tej gry. No ja jestem przyzwyczajony do tych dwuwymiarówek, które ukazywały się na Game Boye, na Super Nintendo,
No a z tym zobaczymy, jak będzie. Ale i tak bardzo dobry zakup, jak za parę funtów. Zakup na targu rupieci. Tu za jakiegoś funta czy dwa funty udało się zakupić Network Access Disk. Coś, czego raczej chyba już, z czego nie będzie można skorzystać. Ale w bardzo dobrym stanie. Bardziej to postanowiłem sobie zachować jako taki artefakt, pamiątkę, że coś takiego kiedyś było, niż mam zamiar z tego korzystać w przyszłości, bo podejrzewam, że już nie idzie. Za jednego funta udało się zakupić pudełko do gry na Game Boy Color, Ready to Rumble. Z czasem będę polować również i na cartridge, i na instrukcję. Tu zachowała się tylko wkładka na cartridge i jest jakaś książeczka. Aha, standardowa książeczka. Także tutaj też bardzo fajny zakup. Samo pudełko raczej. Może nie jest to jakaś konkretna gra, ale pudełka oczywiście zbieram, jak i papierologię, która czasami się trafia na targach rupieci. Za 10 funtów udało mi się zakupić grę na Sega Mega Drive i byłem przekonany, że to będzie jakiś hicior. Coś, czego nie znam, coś, o czym nie miałem pojęcia, że w ogóle takie coś istnieje na Sega Mega Drive. Jak możecie zobaczyć, jest to wydane nieco inaczej niż standardowo, ale zachowało się kompletne. Jest instrukcja, jest cartridge, Universal Soldier z Van Damme. Screeny wyglądają genialnie. To moje rozczarowanie było takie, że mówię, oczywiście uruchomiłem tę grę, mówię, kurde, coś ta gra mi przypomina. Czy ja już to kiedyś grałem, czy coś? Okazało się, że to jest po prostu Turrican 2 z podmienioną grafiozą głównej postaci. No i tutaj właśnie nieco się rozczarowałem, ale oczywiście Turrican 2 to jest genialny tytuł, szczególnie no, w takim wydaniu, no ale tak robili wydawcy w tamtych czasach, że po prostu brali grę, którą mieli już przygotowaną, zmieniali graficzkę, wklejali tytuł, jeżeli dostali licencję oczywiście na taki hicior, jakim był ten film, no i robili takie rzeczy. Dla mnie troszkę rozczarowanie, ale oczywiście bardzo fajne znalezisko, nie można narzekać, dobrze się to zachowało. No ale myślałem, że to będzie coś nieco bardziej oryginalnego, aniżeli po prostu zmieniona graficzka głównej postaci w Turrikanie 2. No ale jak widać, takie rzeczy się działy w latach 90. Również trochę gier trafiło na PS1, zakupionych na targu rupieci, tam po funcie. Jest Cyber Tiger, coś co oczywiście każdy powinien kojarzyć. Zachowało się to idealnie. Płytka stan jak nowa. No w takie gry raczej ludzie nie grali, to były, można by powiedzieć, zapychacze. Dlatego też to się tak dobrze zachowało. Cyber Tiger jest również zakupiony za funta Sampras Extreme Tennis. Też nic konkretnego, ale raczej nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym tytułem, tak więc postanowiłem sobie go przygarnąć w takiej cenie. Jeden funt, gra na PS1, nie ma tragedii. Również za jakiegoś funta czy dwa funty udało się wygrzebać z torby pełne jakichś filmów, DVD czy coś. Kosiarza umysłów, ale to jest niestety tylko demo na Sega Mega CD. Z Mega Power, no w pierwszym takim skojarzeniu mówię, o kurde, czyżby to była sama płytka z tą grą, ale później tak się temu przyjrzałem, mówię, nie, to jest tylko demo, prawdopodobnie z jakiegoś czasopisma, ale i tak bardzo fajne znalezisko, sobie to dołożę do kolekcji, może kiedyś i trafi się pełna wersja tej gry. Również za funta trafił się Rally Championship na PS1, z tym, że tutaj nie ma instrukcji, ale też płytka w dobrym stanie, tak więc można to przygarnąć. Tutaj na ostatnim targu rupieci za 10 funtów udało się zakupić w moim przypadku pierwszy tytuł zafoliowany na PS1 z targu rupieci. Tak więc tutaj to była naprawdę bardzo fajna okazja. Od razu dałem dyszkę za tą grę, bo czemu nie? Jeszcze tutaj jest ten kod.
przyklejony, by ludzie nie kradli tych gier, jak były wystawione w sklepach gdzieś tam, prawdopodobnie już pod koniec istnienia PS1. No i tak to się zachowało, przetrwało to. Po dzień dzisiejszy nierozfoliowane, raczej dobry okaz. Może nie jest to jakoś wielce wartościowy tytuł, ale oczywiście folii robi wrażenie. Taka zdobycz za 10 funtów, moim zdaniem bardzo dobry zakup, co można dołożyć do kolekcji. Na Wii U też za parę funtów udało się zakupić Sonica All-Stars Racing Transform. Raczej tego nie mam w kolekcji, więc to sobie dołożę. Będę musiał tylko sprawdzić. Jest to Special Edition. Oczywiście ten tytuł również był wydany na inne sprzęty, czy to na 360, czy na PS3, ale na Wii U też, myślę, bardzo dobre znalezisko. Również udało się zakupić w paku gier. Niestety ten pak gier już był przebrany przez innych łowców. I gościu stwierdził, że nie chce tych gier, za piątkę mogę wziąć. I tam były również gry na PS1, jakieś Gran Turismo, wiecie, takie rzeczy. Bardzo często spotykane gry, ale między innymi było jeszcze kilka gier na PS2. I z tego, co warto było sobie zostawić, to dwie zafoliowane gry jest Gottlieb Pinball Classics i Narnia. Obydwie gry są zafoliowane, tak więc no, bardzo fajne znalezisko. W tym przypadku folia niestety odchodzi. Troszkę temu się dostało, ale i tak gra wciąż jest nowa, więc można to sobie dołożyć do kolekcji. Tyle tutaj mamy znalezisk z targów Rupieci. Jakiś czas temu odezwał się do mnie Grzegorz, który również mieszka w Wielkiej Brytanii i postanowił podesłać mi dość sporo paczek z grami. Ogólnie mówił, że tam będą pudełka do gier i jakieś instrukcje do gier. Coś, co mi się będzie mogło przydać i się przydało, bo sporo instrukcji sobie zachowałem. Pudełek do gier na PS1, na PS2. Również podłożył tam tego Crazy Froga Racer. Tu mamy pełny komplet tej gry. Coś, czego nie mam w kolekcji. Oczywiście warto to sobie będzie dołożyć, bo tytuł zapewne jest jajcarski. Było to kiedyś sprzedawane w Aździe za 15 funtów. No to prawdopodobnie to też tak wystawili, by się w tym sklepie tego po prostu pozbyć. Gra się zachowała kompletna, tak więc bardzo fajny okaz z tych... A tu jest jeszcze jedna książeczka. Customer Information prawdopodobnie. Tak. Health and Safety i tak dalej, i tak dalej. Grzegorz podesłał mi dość sporo tamtych pudełek do gier, kilka gier tam się skrywało również, co tam warto będzie sobie jeszcze przejrzeć. Sporo tego było. No i bardzo wielkie dzięki za to, co podesłałeś. Po prostu, no, jeżeli oczywiście ty tego nie potrzebowałeś, a miałeś zamiar coś z tym zrobić, nie wiem, wyrzucić czy coś, to oczywiście coś takiego mi się zdecydowanie niesamowicie przydało. Wielkie dzięki za to, za te wszystkie przesyłki. Tutaj też przy okazji kolejnego tematu udało mi się zdobyć kilka mniej czy bardziej ciekawszych rzeczy na eBayu, jak i też zainwestowałem w kilka nowych tytułów, co dopiero się ukazało. Tak więc oczywiście nie można przejść obojętnie wobec Resident Evil 4. Zamówiłem to sobie na PS5. Jeszcze nie miałem okazji tego rozpakować, zagrać. Na to będę musiał poświęcić prawdopodobnie cały weekend i może w najbliższym czasie uda mi się zarezerwować taki weekend. Tak więc to czeka na swoją kolejkę, już nie mogę się w sumie doczekać, no ale też nie lubię w coś się wkręcić, w jakiś tytuł, jeżeli mam tam 2 czy 3 godziny. Ja muszę po prostu grać ciągle, by ukończyć, a nie robić sobie takie przerwy, że tu pogram godzinkę, później muszę gdzieś iść, czy do pracy, czy coś. Ja potrzebuję trochę czasu, tak więc mam nadzieję, że tu tytuł po prostu mi się spodoba, to jak oni go odświeżyli. Tak więc temu damy szansę. Również zaopatrzyłem się w R-Type Final 3. Mamy tutaj też i R-Type Final 2.
dołożoną w tej edycji. Płytka oczywiście w konsoli. To sobie tam ogrywam, jak mam wolną chwilę, to parę levelków sobie przejadę. Ukończyłem już ten cały tryb finala dwójki, teraz będę męczyć finala trójkę. Tam jest dodatkowych 7 poziomów dołożonych. Bardzo fajna jest książeczka, którą tutaj dołożyli, bo są odpowiedzi na pytania, które mogą osobę zainteresować, jeżeli chodzi o to wydanie. Tak więc tutaj z miejsca są odpowiedzi, bardzo ładne artworki wpakowane, jest również i artwork na tyle okładki, jak i zarazem w tej edycji jest ścieżka dźwiękowa. Tak więc tu no, znowu pojechali bardzo dobrze z tym wydaniem Deluxe Edition. Trochę pusto jest na tym tyle, ale nie wiem. Mogli coś jeszcze wpakować, jakieś ładne tło czy coś, a tu po prostu i dużo pustego miejsca. Tak więc to też udało się zakupić okazyjnie na eBay, bo sklep The Game Collection, gdzie zazwyczaj nabywam nowe gry, robię preordery, mieli okazję na zakup tej gry przed premierą i cena była oryginalnie 40 funtów, a oni dali jakąś zniżkę i 8 funtów mniej zapłaciłem za tą grę, czyli kosztowało mnie to 32 funty, co jest bardzo dobrą ceną. I trzecim tytułem jest Soldiers. Taki można by powiedzieć powrót do ery 16-bitowej. Bardzo ładna gra, coś co było już wydane chyba w zeszłym roku, o ile się nie mylę, ale dopiero teraz doczekało się to wersji fizycznej, tak to było wydane jako cyfrówka. Również bardzo piękna dla oka gra, coś w stylu action adventure, są elementy zagadkowe, są elementy walk z bossami, do wyboru 3 postacie, dość tak tradycyjnie można by powiedzieć, ale gameplay po prostu jest przepiękny. Tak więc tutaj również bardzo dobra gra. Jeśli nie mieliście okazji z tym się zapoznać, to oczywiście polecam. Tak, dalej na eBayu udało mi się zakupić grę na Atari Lynx. Na Lynxa. Jest to Crystal Mines, część druga. Okazyjnie udało mi się to zakupić za niecałe 20 funtów. Zostało mi to podesłane wraz z ochronnym protektorem. I najlepsze jest to, że ta gra wciąż jest zafoliowana oryginalnie. Tak więc tutaj też taki okaz z przeszłości się trafił w dobrej cenie. No wychodź, że tak, wciąż jest folijka, jak możecie zobaczyć. Tu z przodu jest małe uszkodzenie, ale to tam niczemu nie szkodzi. Jest też ten kartonik trochę wklęśnięty, ale powiem wam, cud, że coś takiego jeszcze się trafiło. Jakby ktoś nie wiedział, gra Crystal Mines 2 jest to takie połączenie, można by powiedzieć, Boulder Dash z Robbo. Bardzo podobała mi się część, którą ogrywałem kiedyś na NES-ie i stąd też postanowiłem zaopatrzyć się w ten tytuł, a że trafił się od razu zafoliowany. Tak też ni stąd, ni z owąd, by zachować sobie tą folię, postanowiłem zakupić sobie w sklepie Cex za zaledwie 8 funtów już sam kartridż z grą, którą mogę sobie ogrywać i miałem już okazję sobie to poogrywać. Bardzo fajny tytuł również i w wydaniu na Atari Lynx, tak więc od razu są dwie edycje tej gry, oryginalna folijka i coś, co można sobie z miejsca pograć. To kosztowało zaledwie 8 funtów, więc można by powiedzieć, że bardzo dobra cena. Ogólnie gry w postaci samych kartridżów na Atari Lynx w tym sklepie Cex UK są dość tanie, tak więc co jakiś czas będę mógł sobie zakupić jakiś tytuł. Prawdopodobnie następną grę, którą sobie kupię na Lynxa, jeżeli uzbiera się jakiś kredyt z niechcianych gier, to będzie Switchblade 2. Również tytuł, z którym mam dobre wspomnienia, co miałem okazję ogrywać na C64 bardzo, bardzo dawno temu i niesamowicie mi się podobała ta gra.
I tutaj, o, to sobie padło, to nie, to może odłożymy, troszkę się to znowu przesunie na tyły. Udało mi się wylicytować na eBayu za 100 funtów coś takiego jak oboksowanego Lynxa i zdecydowanie była to bardzo dobra oferta z tego powodu, że zachował się boks bardzo dobrze. Jest to edycja wraz z grą Batman Returns, coś również, co bardzo chciałem dołożyć do kolekcji. Atari Lynx, no nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego uda mi się zakupić w tak dobrej cenie jak 100 funtów. Nie był to jakiś, wiecie, skalpel eBayowy, który po prostu chce wyprzedać swoje szpargały bardzo drogo, jak to zazwyczaj się trafia. To była po prostu jakaś osoba, która znalazła tego Lynxa gdzieś tam u siebie na strychu czy coś i postanowił ten ktoś to odsprzedać w miarę taniej niż zazwyczaj się to sprzedaje i w miarę szybko, by to zeszło. Tak, jest kart z grą Batman Returns, jest również i instrukcja. Nie wiem tylko, czy to było, jeszcze powinno skrywać się tutaj oryginalne pudełko do tego wydania, by to było, wiecie, odpowiednio skompletowane, czy po prostu to było tak wydane. Tak więc tu będę się dowiadywać. Jest oryginalna instrukcja dotycząca drugiego modelu konsoli Atari Lynx. Wielojęzyczna. Też genialnie się to zachowało. Książeczka, można by powiedzieć, jak nowa. Jest również coś takiego jak 90-dniowa gwarancja na Lynxa. Dobra. Górny karton można odłożyć. Są wkładki, wszystko co być powinno. Jest i sama konsola. Dobra, to pudło sobie odłożymy. Konsola również całkiem dobrze się zachowała. Wszystko ładnie się wyświetla, nie ma żadnych problemów, żadnych artefaktów, bo wiecie jak to jest z tymi wyświetlaczami. Ostatnio też mi wpadł Atari Lynx, ten sam model i tam do wymiany jest akurat wyświetlacz, ale go sobie wymienię na ten nowy LCD, to znaczy nie, IPS. Również zachował się numer seryjny tego sprzętu, klapka na baterię. Wszystko ładnie, pięknie. Tak więc tutaj trafia się naprawdę, a w sumie ten kartridż, on może być wpakowany na stałe tutaj, nic się z tym nie będzie działo. Byle nie było baterii, bo baterie pozostawione w takiej konsolce, no niestety mogą ją uśmiercić. Oczywiście tyczy się to głównie kondensatorów. I tak, ten Atari Lynx trafił. Mówię jakiś czas temu, jak to do mnie trafiło. Dobra, mam Atari Lynx model drugi, tak więc postanowiłem uzbierać sobie kredyt sklepowy w CEX-ie i mówię, a zakupię sobie Atari Lynx pierwszy model, bo było to możliwe. Zakupiłem tę konsolę i podesłali mi znowu model drugi. Nie wiem, jak oni patrzą, jak oni się znają, ale chciałem pierwszy model, podesłali mi drugi i postanowiłem go sobie zostawić z tego powodu, że również jest w idealnym stanie i to będzie dobry model, by sobie tutaj podmienić wyświetlacz na tego IPS-a, a tego zostawię sobie oryginalnie w takim stanie, jakim jest, bo fajnie się to oczywiście wszystko zachowało. Normalnie w CEX-ie ta konsola w takim stanie, ten model drugi, to jest koszt coś 150 funtów, a model pierwszy jest chyba o 20 funtów taniej, więc postanowiłem go sobie zachować. Również wszystko fajnie śmiga, no ale tak nie miałem przez 10-8 lat, odkąd zbieram te złomy, żadnego Lynxa. Tak teraz na stanie mam 3 Lynxy, bo jeszcze mam tego, co ostatnio kupiłem na targu rupieci.
I teraz nie, rozpakowanie sobie zrobimy za jakiś czas, bo w jednym z tych pudeł, to znaczy podejrzewam, że w tym pudle, w końcu będzie skrywać się zakupiony. Na nowo złożyłem zamówienie na Atari Lynx, pierwszy model, bo uzbierał mi się znowu konkretny voucher, więc sobie zamówiłem to, co powinno trafić do mnie zamiast tego modelu. No ale tak to jest. Dobra, teraz mam tutaj szpargały, które udało mi się zakupić w Ceksie za te vouchery z wymian gier, które nabywa się bardzo tanio na tych targach grupieci. I tak, mamy tutaj coś na PS5. Jest to Torment Souls. Cena ostatnio spadła tej gry na 12 funtów. Normalnie to chodziło po 20 funtów. I jest to nic innego jak taki bardzo dobry powrót do klasycznych survival horrorów. Można by to oczywiście przyrównać, no, myślę, że najbardziej do Residentów. Tutaj odwiedzamy jakąś starą posiadłość i mamy do odnalezienia dwie bliźniaczki. Oczywiście po drodze będziemy napotykać różnego rodzaju monstra, będziemy toczyć z nimi bój, jak i zarazem rozwiązywać zagadki, odnajdywać różnego rodzaju przedmioty, które będziemy mogli używać, by ułatwić sobie przejście. No, moim zdaniem tytuł genialny, jakoś mi on tam umknął na premierę, ale tak czy owak i tak ten tytuł do mnie trafił, tak więc tutaj kolejny horrorek na PS5 wpada do kolekcji i też będę musiał znaleźć na to czas, by sobie pograć, ale z tego co widziałem, jakieś screeny, gameplaye, no to jest temat ciekawy, myślę godny uwagi. Tak, kolejny zakup w Ceksie to nic innego jak Resident Evil Director's Cut. Nie żebym nie miał tej gry. Jakiś czas temu udało mi się to zakupić w postaci samej płyty z instrukcją w cash generatorze, nie, cash konwenterze za jakieś 4 funty. I tak poszukiwałem od wielu, wielu miesięcy instrukcji, okładek na eBayu. Można kupić okładki, ale przez kogoś robione, no to mówię nie, będę chciał zakupić okładki oryginalne. Niestety nie udało się, a jak były dostępne, to były cholernie drogie, tak więc postanowiłem uzbierać sobie sklepowy kredyt i zakupiłem tę edycję, ale tutaj akurat lokalnie sobie podjechałem do jednego Ceksa, sprawdziłem stan, wszystko jest idealnie tak, jak być powinno. Jest płytka z grą, stan bardzo dobry, jest instrukcja, jest idemko dwójki, bo zazwyczaj może się tak trafić, że albo nie będzie instrukcji, jeżeli kupiłoby się tę grę online w Ceksie, albo nie będzie demka, a tutaj mamy ładny komplet, oczywiście instrukcja, to co mi się zawsze najbardziej podobało, to te opisy Stars Alpha Team i Bravo Team. Tak więc tutaj no, wielki konkret wpada do kolekcji w postaci kompletu. Jest ten rezydent. Również udało się uzbierać kredyt sklepowy na grę Ray Crisis. Shoot'em up i o dziwo, co zostało ogłoszone i niebawem będzie wydane, właśnie kolekcja Ray Crisisa na PS4 czy PS5, co już sobie zrobiłem pre-order. I tutaj też trafił się komplet. Jest nawet zapodana cena 70 funtów. No niestety, bardzo drogi szpil, rzadki okaz, bardzo mało kopii się zachowało tej gry, a tutaj wpadł bardzo ładny okaz, oczywiście genialny shoot'em up, coś co warto mieć w kolekcji. Znowu pokusiłem się na nowy sprzęt do kolekcji i znowu jest to handheld. Handheld w postaci czegoś, czego nigdy nie posiadałem, nawet nigdy nie miałem w łapach tego sprzętu, ale udało się zakupić. Jest to Neo Geo Pocket Color od SNK, kolor antracyt. Z tego co pamiętam, sprzęt kosztował 130-135 funtów.
Oczywiście wszystko ładnie oboksowane. O kurde, przywaliłem w kamerkę. Wszystko ładnie oboksowane. Są książeczki. Jest konsolka w dobrym stanie. Boks też genialnie się zachował. Tutaj teraz, jak możecie zobaczyć, staram się nadrobić zaległości co do tego, z czym nigdy nie miałem styczności, tak z Atari Lynx, tak i zarazem z Neo Geo Pocket. Jest instrukcja, czerwona instrukcja to jest to jest język angielski, nie, tak? Bo tu jest jakoś właśnie to pomieszane, a nie, jest po angielsku. Tu jest po włosku. Tu jest po niemiecku. Są trzy instrukcje. Tak to najwyraźniej było wydawane. Tu mamy japoński. Tu jest jakaś karta rejestracyjna tego produktu. Więcej informacji. Aha, no czyli można stwierdzić, że po prostu tak to zostało wydane w Japonii, od razu szło to na Europę i prawdopodobnie na Stany z miejsca. Tutaj w tą wkładkę będę musiał sobie podkleić, bo to jest porozrywane. Tak to do mnie przybyło. Stan genialny. Miałem już sobie okazję to przetestować, sprawdzić, pograć. Są paluchy, tu jest bateria, która utrzymuje pamięć konsolki. O, chyba baterie już mi padają. Dobra, sub battery is dead. Trudno. I tak, z miejsca od razu postanowiłem sobie zakupić jeden tytuł, na którym też bardzo mi zależało. Również będę chciał zakupić kolejną część. Jest to Metal Slug First Mission. Również w Cexie, również za te cholerne vouchery udało się to zakupić. I tak, jest pełen komplecik. Cartridge w oprawce. I również są trzy instrukcje, tylko by to wyciągnąć. Tego nie uszkodzić. Trzeba zrobić umiejętnie. Metal Slug First Mission. Kurde, no. W życiu bym się nie spodziewał, że coś takiego do mnie trafi. Również coś po japońsku. Tutaj mamy instrukcję w języku angielskim. Czy nie? Niemiecki? Tak. Niemiecki. Tu będzie po włosku. I tu po angielsku. Ta instrukcja w języku angielskim jest, z tego co mogę zobaczyć, najbardziej obszerna. Proszę. A tu jest tylko kilka stron. Dobra. Takie wspaniałości tutaj trafiły. I jest jeszcze jedna gra, którą udało się zakupić w Cexie. Po co sobie podjechałem do lokalnego Cexa. Ghouls and Ghosts. Za 38 funtów udało się to zakupić. Oczywiście nie za gotówkę, a za vouchery. Komplecik pięknie zachowany, od razu wkracza do kolekcji. Coś, co uwielbiam, jeżeli chodzi o tą serię. I również będę polował w przyszłości na tą edycję tej samej gry. Na Sega Master System. Ten artwork to jest po prostu mistrzostwo świata, nie? Jak to się prezentuje. Nieraz miałem okazję już to ogrywać na tym kanale. I tak, zrobię tu trochę miejsca, bo mamy tutaj niezły Saigon z tymi zajebistościami, co tutaj powpadały. I przejdziemy do rozpakowań. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć przesyłek do rozpakowania, tak więc robię miejsce i lecimy z tym koksem. I pozostały nam jeszcze do ogarnięcia zaległe przesyłki. Ta jedna jest wielkich gabarytów. Może to sobie zostawimy na sam koniec. I tak, z tego co jestem w stanie wyczuć, tu powinna skrywać się gra na PS1, zakupiona na eBayu.
coś około 20 funtów za to zapłaciłem. I są to Digimony. O tyle mi zależy na Digimonach, że chciałbym uzbierać je wszystkie. Tam były chyba ze 4 gry wydane. Tu udało się zakupić drugą grę z tej serii do mojej kolekcji. I jest to nic innego jak Digimon Rumble Arena. Coś w postaci bijatyki Digimonów. Digimonowy Tekken. Nie jest to może jakiś wielki hicior, ale dla miłośników Digimonów może coś znaczyć. Myślę, że nie ma tragedii. Zobaczmy, jak się zachowała płytka. No, jest dobrze. Jest dobrze. Trzeba ją będzie umyć, bo widzę takie popalcowane ślady, jakieś lekkie ryski, ale raczej nic konkretnego. Fajnie, że zachował się komplet. Jest kolejny tytuł, jeśli chodzi o Digimony. Chyba tam jeszcze pozostały mi Digimony coś w postaci Card Battle Game i chyba Digimon World. Bo ten jeden World 2003 już posiadam. Tak więc z moich wyliczeń wynika, że jeszcze dwie gry w przyszłości będę musiał sobie załatwić. Jeżeli dobrze jestem w stanie się zorientować, tu będzie skromna papierologia. Coś, co mi się oczywiście przyda jako wypełnienie kolekcji. I tak. Za 7 funtów udało mi się zakupić plakaty do Game Boya. I tak, mam tutaj brakujący, a nawet dwa. Jeden plakat sobie dołożę do mojej edycji Game Boya w boksie. To jest właśnie ten brakujący jeden element. Geniusz, po prostu geniusz. Plakat jest jednostronny. Widzę, że jest Dr. Mario, Bomberman, Gargoyle's Quest, Kunio-kuny, Radar Mission, w to nigdy nie grałem. David Crane's The Rescue of the Princess Bloblit. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za gra. Tutaj Balloon Kid, a to ostatnio nam wpadło. Quirk, w to też nigdy nie grałem. O, konkret Double Dragon R-Type i F1 Race. No, jest dobrze, plakacik dobrze się zachował. Bardzo fajnie, to sobie dołożę do mojego kompletu z Game Boyem. Tutaj jest identyczny drugi plakat. Zobaczmy tylko, jak to się zachowało, jeśli chodzi o stan fizyczny. Również dobrze, a może i nawet lepiej. No, obydwa dobrze się zachowały plakaty. I jest również i trzeci plakat. Też jednostronny Game Boy. Prawdopodobnie to już będzie z późniejszego wydania z tych Game Boy Loud, a może to było też wpakowane do jakiejś gry. Portable Power, również konkreciarskie tytuły. Też bardzo fajny motyw. Kolejna paczka. Tu prawdopodobnie będzie się skrywać gra na Game Boya. Coś, co sobie wypatrzyłem na eBayu. Tylko chciałbym się upewnić, że to jest ta przesyłka, zanim zacznę o tym nawijać. Ktoś to bardzo starannie zapakował. Rozpakowywując to, przypomina mi się motyw, jak MGR podesłał mi kiedyś kartridż 168 w cholernie dużym pudełku i to też zajęło mi dobrych kilka minut, żeby rozpakować. Tu widzę, że ktoś sobie zrobił podobne jaja. Dobra, przechodzimy dalej, głębiej. I mamy to. Tak, na eBay udało mi się wypatrzyć aukcję, gdzie koleś wyprzedawał po 20 funtów
edycję gry Ghostbusters 2 na Game Boya. Jest to wydanie japońskie. Jeżeli ktoś z Was grał na NES-ie, czy też na Pegasusie w New Ghostbusters 2, to jest edycja tej gry w wydaniu na kieszonkowca. I z aukcji wynikało, że gra jest nowa, nigdy nie była otwierana. Z tego, co mogę zobaczyć, nie ma folii, ale gra zachowała się idealnie. I nie mam też pewności, że gry na Game Boya były zafoliowane, jeżeli wychodziły w Japonii, albo komuś po prostu tak się to trafiło, taki rzut. I koleś miał tam chyba z 20 albo 30 edycji tych gier. Jak ja to zakupiłem, pozostało tych gier na eBayu 5, zaledwie 5. I jeszcze można było złożyć ofertę. Ja kolesiowi wysłałem ofertę 18 funtów za tą grę i gość po prostu ją zaakceptował, tak więc tutaj jeszcze udało się zbić sceny, ale tu jest efekt z tymi zagięciami. Dobra, jest kartridż, jest instrukcja i od razu dałem cynk panku z nieistniejącego kanału Pogadajmy o Grach. Też od razu zakupił tę grę i złożył taką samą ofertę 18 funtów i ta oferta została zaakceptowana. Tak, jest instrukcja po japońsku. Kolorowa. O kurde, jakie screeny. Proszę, załoga Ghostbusters. Połączone z artworkami. Tu już screeny z gier. Kurde, fajnie się to prezentuje. A żeby tego było mało, tutaj skrywa się jeszcze druga instrukcja w języku angielskim. No to już jest totalny wypas. Go. Set. Screen. Opis screena. Watch it. Kurde, bardzo fajne wydanie. Jeszcze nigdy nie spotkałem się w japońskiej grze, żeby było również i żeby była instrukcja i znaczek Ghostbustera. Instrukcja po angielsku i sam kartridż, jak możecie zobaczyć, jest jeszcze w oryginalnej folijce. Plastikowa oprawka ochronna, której nie mogę otworzyć. I jest sam kartridż. No, to jest nówka, to jest po prostu coś pięknego, że tak się to zachowało. Tak więc, jeżeli ktoś kojarzy New Ghostbusters 2 z NES-a czy Pegasusa, to jest właśnie ta gra, tylko prawdopodobnie może być troszkę nieco bardziej okrojona, czy też skromniejsza jako wydanie na Game Boyu. Zazwyczaj tak było z tymi grami. Dobra, to sobie odłożę, by tutaj niczego za bardzo nie uszkodzić. Ale moim zdaniem bardzo dobry zakup. I teraz tutaj jest paka z Ceksa, gdzie powinno znajdować się nic innego jak Atari Lynx model pierwszy, którego mi ostatnio z jakiegoś powodu nie podesłali. To znaczy podesłali mi model drugi, ale ja o model drugi nie prosiłem, tak więc wdał im się jakiś błąd. I mam nadzieję, że tutaj już w końcu będziemy mieli do czynienia z modelem pierwszym. W Ceksie konsole sprzedają w postaci boxed, no ale oczywiście nie kupiłem boxta, bo w oboksowanej wersji tam nie posiadają konsoli. Można kupić również i unbox, czyli konsola w dobrym stanie, no ale niestety bez oryginalnego pudełka. Można i kupić konsolę jako discounted, czyli konsola z jakimiś małymi wadami. Może być poobijana, mogą być jakieś ryski. Ja zakupiłem jako unbox, czyli to powinna być konsola w dobrym stanie. Tutaj mamy cenę
145 funtów Atari Lynx Unboxed. Czekajcie. Dokładnie to. Atari Lynx Unboxed. I tu nie ma mowy, że to jest model drugi. Dobra, już wyczuwam, że to jest ten sprzęt. Pytanie tylko teraz, w jakim stanie to będzie. Jest sporo odwijania. I to jest ten sprzęt. O kurde. Wiecie co? Na pierwszy rzut oka wygląda... Z tym na bok. Wygląda to bardzo, ale to bardzo ładnie. Czyściutko. Bez jakichkolwiek zarysowań. Widzę trochę paproków we wnętrzu wyświetlacza. Przyciski. Ale wiecie co? Czy ta konsola kiedykolwiek była użytkowana? Po prostu to wygląda jak nówka, nieśmigana konsola. No zobaczcie. Kurde, jak to wygląda. Czegoś takiego to ja się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. Również zachował się numer seryjny. Klapka na baterię. Dobra. 6 paluchów tutaj wchodzi. I tu będzie chyba wejście na kartridż z grą. Tak. No troszkę się to zakurzyło. Ale jest, kurde, cholernie dobrze. Dobra. Wiecie co? Wpakujemy baterię i spróbujemy uruchomić jakąś grę. Zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało, jeśli chodzi o wyświetlanie. A jeszcze tu zauważyłem takie wgłębienie. A nie, myślałem, że tu można wkręcić coś w stylu gałki. Ale chyba nie. To jest tylko jakieś moje złudzenie wizualne. Dobra, skoczę po baterię i zobaczymy, jak to uruchamia gry. Siedzą baterie. Dźwięk. Słychać skromne buczenie. O kurde, ale to daje. Przygrywa to pięknie. Dobra. O, właśnie tego szukałem. Brightness. Również mamy regulację. No, jak mówiłem wcześniej, coś w postaci gry Boulder Dash i Robbo. Pyk. Sprzęcior, no, jest dobry. Pięknie się to zachowało. Dźwięk soczysty, głośny, to samo tyczy się wyświetlenia. Nie ma tu żadnych niepotrzebnych artefaktów. Czasami jak są dead pixele, to widać takie linie, a tutaj czegoś takiego w ogóle... O kurde, dobra, mniejsza o to. Nie będziemy teraz tego ogrywać. No ale jestem w szoku z tego, co mi zostało podesłane dla mnie. Coś pięknego. Aha, dobra. Czyli tu ma być taka mała luka. Myślałem, że to jest coś źle skręcone czy coś, ale tak widocznie powinno być. Wyłączmy to, a nie. Restart, flip. Dobra. Brakowało mi tu jednego przycisku. Tak jest w modelu drugim, gdzie można po prostu wyłączyć wyświetlacz w trakcie gry. Ale tutaj widocznie odpowiada za to to pokrętło. Dobra. Jest dobrze. Choć aż czegoś takiego się nie spodziewałem. I tutaj ostatnia, największa paka. Ale tu chyba musimy zrobić
nieco więcej miejsca. Również coś, co udało mi się wylicytować na eBayu. Jak byłem w Polsce, to tam mając trochę czasu mówię, a siądę na eBaya, zobaczę co mają ciekawego, czy będzie coś, co by mnie było w stanie zainteresować. Okazało się, że coś takiego się znalazło. I to było przed moim złożeniem zakupu na tego Atari Lynxa. Jeszcze tu trzeba ściąć i tą stronę. To jest coś bardzo, ale to bardzo rzadko spotykanego. Również bardzo dobrze zapakowane. O kurde, jakie to jest duże. Problem z tym, gdzie ja to będę trzymać. Dobra. Nie ma co tutaj gadać półsłówkami. Tutaj powinien skrywać się box, oryginalny box do Atari Lynx pierwszego modelu. Udało mi się to wylicytować za 30 funtów. Nie wiem od ilu aukcja się zaczynała, ale było kilku konkurentów, którzy ze mną rywalizowali. I tak się składa, że ja złożyłem ofertę mojej największej sumy, coś około 40 czy 50 funtów i nie zdołali mnie przebić i zatrzymało się to na 30 i oto ten box, jakie to jest cholernie duże, wiecie co? Aha, dobra, to tu już jest swego rodzaju wytłumaczenie, dlaczego to jest takie duże. Bo tu powinna się skrywać jeden kartridż z grą California Games, czyli 4 gry na jednym kartridżu, o, tak to określmy. I AC adapter. A my tutaj mamy sam box. Tak więc kolejnym krokiem, jaki będę musiał poczynić, by to uzupełnić, będzie zakup instrukcji gry California Games. Nie mogę tego wyciągnąć, a nie chcę tutaj niczego rozerwać. Jak i zarazem oryginalny zasilacz będę musiał sobie zakupić. Są wkładki styropianowe. Wypełniacze na bok. I oto wnętrze tego boksa. Tak, to są oryginalne wkładki styropianowe od Atari Lynx. Jak możecie zobaczyć. Tak to się prezentuje i tutaj z boku mamy miejsce na zasilacz, jak i zarazem grę. Tylko będę musiał sprawdzić sobie, czy gra była w boksie, czy też tak w poprzednim wydaniu Atari Lynx 2 z tym Batmanem, że był tylko kartridż, jak i zarazem instrukcja. No ale powiem wam, że tutaj udało się to skompletować. Boks no jest nieco wyblachnięty, jak możecie zobaczyć. Nie ma to takich dobrych, żywych, soczystych kolorów, ale i tak dobrze to się prezentuje, moim zdaniem. Grunt, że jest w jednym kawałku. I w sumie w tym momencie możemy zakończyć ten materiał. Jak mogliście zobaczyć, trochę tych szpargałów tutaj do mnie trafiło z ostatnich 3 miesięcy. Dość sporo tego powpadało. I tu też te wszystkie zakupy w większości były robione po prostu z jakichś wymian w tym Ceksie czy coś. Tak samo jak zakup tej Zeldy. Normalnie nie ogarniam tego boksa, to jest tak cholernie duże. No. Tutaj wszystko było robione, że tak powiem, po kosztach, z wymian gier, których nie potrzebowałem, a które trafiały na targach rupieci, zakupione za grosze, tak więc można by powiedzieć, że całkiem udane ostatnie tutaj powpadały rzeczy do kolekcji. I w tym momencie będę kończyć ten materiał. Dajcie znać, czy macie już Lynx, Atari Lynx w swoich kolekcjach.
czy macie styczność z tym sprzętem, czy kiedykolwiek mieliście, bo ja jestem, można by powiedzieć, nowy w tej dziedzinie, tak więc tutaj powolutku będę nabywać wiedzy co do tych obydwu sprzętów, model pierwszy, model drugi. No ale można by powiedzieć, że po kosztach udało się je skolekcjonować, jeszcze co nieco tutaj się dołoży. I to by było na tyle w tym materiale. Ja się żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć!